Temat dzisiejszej lekcji to turystyka krajowa i zagraniczna. Oczywiście mam tu na myśli tylko i wyłącznie turystykę krajową i zagraniczną w odniesieniu do Polski. Krajowa to myślę, że doskonale wiecie, czyli podróże Polaków generalnie po Polsce, ewentualnie to może być także turystyka przyjazdowa, czyli w tym wypadku przyjazdy obywateli innych krajów do Polski. Natomiast turystyka zagraniczna to oczywiście w tym wypadku będą to wyjazdy Polaków oczywiście za granicę. No i chciałbym, żebyśmy sobie tak w woli pewnego wstępu, zanim przejdziemy do omawiania już w kolejnym temacie walorów turystycznych Polski, żebyśmy sobie troszeczkę na temat takiego, powiedzmy, statystycznego ujęcia turystyki w Polsce powiedzieli, jak to mniej więcej wygląda. No i właśnie, zaczniemy sobie oczywiście od turystyki przyjazdowej. Kilka takich, powiedzmy, mało zobowiązujących danych, ale danych, które ewentualnie no, pokażą pewne prawidłowości, jeżeli chodzi o wizyty zagranicznych turystów w Polsce. Mianowicie pierwsza rzecz, gdybyśmy mieli sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd przyjeżdżają do Polski głównie turyści, to odpowiedź jest prosta, mianowicie głównie z innych krajów europejskich, a gdybyśmy mieli jeszcze bardziej zacieśnić tę odpowiedź, to powiedzielibyśmy, że są to głównie nasi sąsiedzi. Zwróćcie uwagę, macie taką mapkę, co prawda dane z 2015 roku, ale nie chodzi już o konkretne liczby, szczególnie, że w tej chwili też mocno się to pozmieniało przez COVID, a chodzi po prostu o pewne prawidłowości, mianowicie, tak jak powiedziałem, prawidłowość jest taka, że najchętniej Polskę odwiedzają nasi sąsiedzi. W pierwszej kolejności nasi zachodni sąsiedzi. W 2015 roku Polskę odwiedziło ponad 6 milionów Niemców, a w dalszej kolejności nasi sąsiedzi wschodni, czyli zwróćcie uwagę, że sporą grupę stanowią tutaj Ukraińcy, w zasadzie drugą po Niemcach, najliczniej powiedzmy wizytującą Polskę grupę. W dalszej kolejności Białorusini, Rosjanie, niekoniecznie w tej kolejności, także oczywiście powiedzmy Litwini, troszeczkę gorzej wygląda to z naszymi południowymi sąsiadami, czyli z Czechami, czy też Słowacją. Natomiast ciekawe, spośród krajów, które nie graniczą z Polską, najwięcej turystów gościliśmy z Wielkiej Brytanii. W 2015 roku to było ponad 750 tysięcy ludzi. No Polska była swego czasu dość ulubioną destynacją, szczególnie dla Brytyjczyków, co wynika po części z faktu, że w Wielkiej Brytanii mamy dość sporą, powiedzmy, Polonię, a to w konsekwencji przekłada się na to, że nawiązały się tam po prostu całkowicie nowe, nazwijmy to, więzi, powiedzmy, społeczne. Polacy, którzy wyjechali tam do pracy, poznali tam swoich, powiedzmy, angielskich czy generalnie brytyjskich znajomych, potem razem z nimi przyjeżdżali do Polski. Dwa, no to oczywiście między innymi słynny Kraków i słynne wieczory kawalerskie młodych Anglików, którzy no polubili akurat Kraków jako miejsce właśnie do spędzania tego typu wydarzeń czy tego typu imprez. Natomiast spoza europejskich krajów najchętniej odwiedzają nas przedstawiciele czy mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Tu też można przypuszczać, że spora w tym zasługa oczywiście Polonii amerykańskiej, która jest najliczniejszą Polonią na świecie. Jej liczbę szacuje się na około 10 milionów ludzi, więc tak to wygląda. Natomiast wracając do Europy, poza Wielką Brytanią, chętnie przyjeżdżają do nas także Włosi, czy też ewentualnie powiedzmy Francuzi, Holendrzy. To mam tu na myśli, powiedzmy, kraje spoza tych naszych sąsiadów. Natomiast prawidłowość jest jedna, a mianowicie taka, że najchętniej do Polski przyjeżdżają nasi sąsiedzi, w tym głównie oczywiście Niemcy. Niemcy, którzy przyjeżdżają do Polski nie tylko na zakupy, ale także ze względu na to, że przyjeżdżają także w celach czysto wypoczynkowych. No wiadomo, że szczególnie mam tu na myśli Niemców z terenów dawnego NRD. Jest tu dla nich po prostu taniej, jest tutaj dla nich w Polsce, czy są tutaj dla nich w Polsce po prostu atrakcyjne ceny. No oczywiście, jakie miasta najchętniej odwiedzają turyści zagraniczni? Mianowicie w pierwszej kolejności Warszawę, prawie 30 czy około 30%. No nie, myślę, że nie jest to specjalnym zaskoczeniem. No Warszawa, największe polskie miasto, jednocześnie oczywiście stolica, w związku z czym
Można przypuszczać, że tu między innymi skupia się duża część tak zwanej, powiedzmy, turystyki biznesowej. Natomiast na dalszych miejscach mamy równie duże aglomeracje, czyli Kraków, drugą co do wielkości aglomerację miejską, a w zasadzie drugie co do wielkości miasto, powiedzmy, w Polsce, gdzie poza typową turystyką biznesową, no, można uprawiać szeroko rozumianą turystykę poznawczą. To samo dotyczy Gdańska, który jest miejscem dość chętnie odwiedzanym przez najchętniej odwiedzających Polskę właśnie Niemców. No i powiedzmy, tą pierwszą czwórkę zamykają Katowice. Tutaj też można przypuszczać, że jest to po części związane oczywiście z turystyką biznesową, a po drugie, no, Śląsk to generalnie, powiedzmy, dość głębokie korzenie i też dość sporo, powiedzmy, ludności pochodzenia niemieckiego, w związku z czym, no, stąd też między innymi, powiedzmy, ta duża liczba wizyt. Natomiast w jakim celu głównie przyjeżdżają turyści zagraniczni do Polski? Najczęściej czy najczęstszym celem są po prostu odwiedziny. Ja nie mówię, że generalnie, powiedzmy, akurat tylko i wyłącznie krewnych czy, powiedzmy, znajomych, ale no przede wszystkim do tego się to oczywiście sprowadza. I to, tak jak powiedziałem, stąd te między innymi korelacje, powiedzmy, polsko-niemieckie. Natomiast dalsze cele to oczywiście cele służbowe i cele turystyczne. To jest w zasadzie ta pierwsza, powiedzmy, trójka w tym wypadku. Natomiast mniejsze znaczenie mają generalnie chociażby, powiedzmy, zakupy, co jeszcze jakiś czas temu wydawałoby się stosunkowo dziwne. Natomiast jeżeli chodzi o długość pobytu turystów zagranicznych, no to wychodzi na to, że generalnie ponad 80% tychże turystów, przyjeżdżając do Polski, przyjeżdża na okres nie dłuższy niż tydzień. Z tego połowa wszystkich przyjazdów to są przyjazdy krótkie, czyli najczęściej można je tak określić weekendowe, bo są to przyjazdy, które generalnie najczęściej związane są z jednym, góra trzema, powiedzmy, noclegami. Natomiast, tak jak powiedziałem, jeżeli dorzucimy do tego, powiedzmy, nieco dłuższy pobyt, to okazuje się, że 80% turystów zagranicznych, którzy przyjeżdżają do Polski, przyjeżdżają na okres nie dłuższy niż w zasadzie tydzień czasu. Natomiast długie pobyty, no, należą do, powiedzmy, rzadkości. I najczęściej na dłuższe pobyty decydują się oczywiście turyści, którzy przyjeżdżają z dalszych regionów albo Europy, albo też świata, co też jest jakby sprawą, powiedzmy, dość charakterystyczną. Tu między innymi Amerykanie, którzy spośród, powiedzmy, nacji pozaeuropejskich najchętniej Polskę odwiedzają. No wiadomo, że generalnie jeżeli ktoś mieszka daleko albo wręcz na innym kontynencie, to nie opłaca mu się przyjeżdżać na 2 czy 3 dni. Forma aktywności turystów zagranicznych w Polsce. No, co ciekawe, generalnie ponad 75%, czy około 75% z tychże turystów deklaruje, że przyjeżdża tutaj głównie pozwiedzać czy poobcować z kulturą. Dalej, 70% to głównie ze względu na jakieś kontakty towarzyskie czy rozrywkę, że zresztą mówiliśmy, odwiedziny to główny właściwie cel przyjazdów turystów zagranicznych do Polski. Dalej, około 40% to odpoczynek, rekreacja, natomiast niecałe 30% to rekreacja taka, powiedzmy, czynna, czyli, powiedzmy, czynne uprawianie sportu. No i ponad 40% turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski deklaruje, że celem ich przyjazdu są zakupy. Natomiast kto najwięcej wydaje? No, okazuje się, że najwięcej paradoksalnie nie wydają wcale Niemcy, a nasi wschodni sąsiedzi, w tym głównie Rosjanie, a w dalszej kolejności między innymi Litwini, Białorusini czy, powiedzmy, Ukraińcy. Dalej mamy naszych południowych sąsiadów, czyli Czechów i Słowaków, a dopiero, powiedzmy, na końcu tą stawkę naszych sąsiadów, jeżeli chodzi o wydatki, zamykają Niemcy, co można w zasadzie jakby zdefiniować w jeden sposób, że nasi wschodni czy południowi sąsiedzi przyjeżdżają głównie na zakupy, a może inaczej, wschodni głównie na zakupy, południowi na zakupy i też w celach turystycznych. Natomiast Niemcy, no, generalnie nie tylko na zakupy, ale przede wszystkim właśnie w odwiedziny, czy ewentualnie w celach typowo turystycznych, czy też wypoczynkowych. Poza naszymi sąsiadami najwięcej w Polsce wydają przedstawiciele krajów skandynawskich,
Wielkiej Brytanii, obywatele Wielkiej Brytanii czy też Francji. No i generalnie okazuje się, że wśród turystów, którzy byli w Polsce w 2015 roku, zdecydowana ich większość była albo zadowolona, albo wręcz bardzo zadowolona z pobytu, co tylko i wyłącznie powinno nas cieszyć. Natomiast jak wygląda w statystykach turystyka Polaków? No właśnie, jeżeli podróżujemy, to podróżujemy głównie w celach wypoczynkowych i tu już nie wnikam, czy są to wyjazdy zagraniczne, czy jest to tak zwana szeroko rozumiana turystyka krajowa. Generalnie z reguły głównym celem, jaki nam przyświeca, to jest wypoczynek, czyli taki przeciętny Kowalski najczęściej chce się, powiedzmy, pobyczyć gdzieś tam na plaży, poopalać na słońcu, pokąpać, powiedzmy, w ciepłym morzu i okej. Zresztą nie tylko w ciepłym, no bo jak za moment zobaczycie, jeżeli chodzi o turystykę krajową, to główną destynacją w Polsce jest Bałtyk, który, jak wiadomo, do najcieplejszych mórz może nie należy, no ale tutaj też głównym celem, powiedzmy, przyjazdu nad Bałtyk jest ten cel wypoczynkowy. Natomiast kolejne cele to oczywiście podróże służbowe, ewentualnie odwiedziny znajomych, czy też, powiedzmy, rodziny. No tutaj już trudno mi powiedzieć, jak to się przekłada w przypadku turystyki krajowej, jak to się przekłada w przypadku, powiedzmy, turystyki zagranicznej. Kiedy najczęściej wyjeżdżamy? Lipiec, sierpień, wrzesień. Czyli mówiąc najprościej, no to są te miesiące sezonowe. W praktyce sezon rozpoczyna się mniej więcej od 15 czerwca i kończy 15 września. Sporo nas decyduje się na wyjazdy w lipcu, w sierpniu, no bo wiadomo, są to, że tak powiem, miesiące wakacyjne, a sporo Polaków podróżuje jednak z dziećmi, które dopiero wtedy mają wolne. Wrzesień jest też dość popularny, szczególnie wśród, powiedzmy, osób, które albo nie podróżują z dziećmi, albo wśród, powiedzmy, studentów, bo jest to miesiąc, gdzie generalnie mamy jeszcze w miarę fajną, powiedzmy, pogodę, a jednocześnie jest to już, szczególnie po 15 września, okres posezonowy, a co za tym idzie, ceny są zdecydowanie, powiedzmy, niższe. Natomiast z miesięcy wakacyjnych najczęściej wybieramy lipiec, no bo teoretycznie i nawet i praktycznie, przepraszam, nie lipiec, a sierpień, dlatego że sierpień teoretycznie i praktycznie jest miesiącem, gdzie mamy po prostu, szczególnie w Polsce, no lepszą pogodę, tak? Jest to miesiąc mniej opadowy niż, powiedzmy, lipiec, z reguły jest pewniejsza, powiedzmy, pewniejsza pogoda. Ile średnio trwa urlop Polaków? Od 8 do 10 dni. I to myślę, że zarówno, powiedzmy, ten urlop krajowy, jak i zagraniczny, no to wynika z reguły z faktu, że najczęściej mamy urlopy dwutygodniowe, tak? Nie dostajemy urlopów, powiedzmy, dłuższych i takie wyjazdy zagraniczne najczęściej są to wyjazdy oferowane przez biura podróży właśnie na 8 czy 10, powiedzmy, dni, a jeżeli nawet wyjeżdżamy na własną rękę, gdzieś tam, powiedzmy, podróżujemy po kraju, no to nawet jeżeli bierzemy dwutygodniowy urlop, to zawsze zostawiamy sobie tam te 2-3 dni, powiedzmy, na przygotowanie się do wyjazdu i na ewentualny odpoczynek po wyjeździe. Generalnie, no tutaj akurat w 2017 roku ponad 80% Polaków planowało urlop. Fakty są takie, że coraz więcej Polaków podróżuje i to właśnie w celach turystycznych, a średnio na podróż wydajemy od 1000 do 3, a nawet do 4000, powiedzmy, złotych. No to też wszystko zależy, powiedzmy, czy jest to oczywiście wycieczka, czy urlop w kraju, czy ewentualnie za granicą. Natomiast właśnie, jeżeli już decydujemy się na wyjazdy zagraniczne, to generalnie podróżujemy głównie po Europie. Czyli tutaj znowu jakby ta korelacja, powiedzmy, tak, że no najłatwiej jest podróżować po Europie, szczególnie po Europie, gdzie nie ma formalnych kontroli, powiedzmy, na granicach. W związku z czym ponad 80% wyjazdów zagranicznych Polaków przypada na Europę, natomiast w dalszej kolejności Azja, Ameryka Północna i Południowa, Afryka, czy też, powiedzmy, Australia. Natomiast no, wszystkie pozostałe właściwie podróże poza może Europą właściwie można określić jeszcze w naszym wypadku jako podróże jednak mimo wszystko egzotyczne. No i teraz zwróćcie uwagę, jeżeli podróżujemy po Europie, to najczęściej na południe. Czyli znowu to ta dominacja tego kierunku wypoczynkowego, czyli generalnie Hiszpania, Portugalia, w dalszej kolejności Chorwacja, Włochy, Grecja, Bułgaria, to są te destynacje europejskie, które cieszą się największym zainteresowaniem, czyli głównie południe, no na pewno nie kręcą nas kraje skandynawskie, ani też w zasadzie no,
jakby widać, że dominuje zdecydowanie wypoczynek, a niekoniecznie powiedzmy zwiedzanie. I podobnie jest w przypadku Polski. Jeżeli chodzi o wyjazdy krajowe, 40% takich wyjazdów koncentruje się na polskim wybrzeżu. Czyli jak statystyczny Polak chce gdzieś przyjechać się powiedzmy w Polsce, to z reguły jedzie nad morze. No i jedzie tam głównie po to, żeby po prostu wypocząć. Natomiast drugim takim kierunkiem są góry. A co za tym idzie odpowiednio Małopolska i oczywiście Śląsk. Małopolska, no głównie ze względu na to, że mamy tu Tatry i powszechnie oblegane oczywiście Zakopane. Śląsk to także Beskid Żywiecki, czy tam powiedzmy Beskid Śląski, więc też dość charakterystyczne miejsce powiedzmy podróży. Natomiast no, tą pierwszą czwórkę zamyka Warmia i Mazury, czyli kolejny kierunek wyjazdowy Polaków to oczywiście jeziora, tak? W tym głównie oczywiście powiedzmy jeziora oczywiście mazurskie. A to sobie już tu możemy darować. Natomiast właśnie, powiedziałem Wam, że najczęściej Polacy jeżdżą na południe Europy, natomiast gdybyśmy mieli już wymienić takie konkretne regiony, no to bez wątpienia są to między innymi właśnie Grecja i tu między innymi wyspa Zakynthos, czy powiedzmy Kreta, wyspa Rodos oczywiście, czy ewentualnie Korfu. Dalej, mówiliśmy, że w tej czołówce znajduje się też Hiszpania, no i tu między innymi Baleary, Majorka, Minorka, czy ewentualnie powiedzmy Ibiza. Oczywiście w krajach chętnie odwiedzanych przez Polaków znajduje się także Bułgaria i tu między innymi Słoneczny Brzeg czy Złote Piaski. Zresztą swego czasu Bułgaria była najbardziej powiedzmy obleganym takim powiedzmy dystynacją turystyczną ze strony Polaków. No oczywiście Chorwacja między innymi i Wyspa Kos, czy ewentualnie powiedzmy Turcja i Riviera Turecka. Natomiast powiedzmy tą pierwszą dziesiątkę tych najbardziej charakterystycznych i ulubionych miejsc Polaków zamyka oczywiście Hurgada, a jedyne właściwie miejsce poza właściwie Europą, no taki znany powiedzmy ośrodek turystyczny, jeżeli chodzi akurat o Egipt. No i teraz właśnie, jak podróżujemy? No generalnie okazuje się, że najczęściej podróżujemy powiedzmy dwójkami, czyli z partnerem, partnerką, mężem, powiedzmy żoną, tak, to jest prawie 70% powiedzmy no, tak zwanych ankietowanych. Natomiast sporo Polaków, prawie 40% podróżuje oczywiście także z dziećmi, a około 20% powiedzmy ze znajomymi. Generalnie podróże tak zwane samodzielne należą powiedzmy raczej do rzadkości. Jak organizujemy wakacje? No mówiąc najprościej, jeżeli chodzi o wyjazdy krajowe, to najczęściej organizujemy je sobie samodzielnie, tak? Czyli w tym wypadku w zasadzie decydujemy się na taki wyjazd organizowany samodzielnie, natomiast jeżeli są to wyjazdy zagraniczne, to najczęściej korzystamy tutaj z usług powiedzmy biur podróży. Mało Polaków decyduje się na takie samodzielnie zorganizowane powiedzmy wyjazdy zagraniczne. Natomiast noclegi najchętniej rezerwujemy oczywiście w hotelach i to jest prawie 50%, natomiast w wynajętych mieszkaniach czy w obiektach innego typu zdecydowanie mniej, choć obiekty innego typu jakieś tam powiedzmy apartamenty, kwatery prywatne czy ewentualnie schroniska też jak najbardziej. No i oczywiście podróżujemy najczęściej przy wykorzystaniu samochodu bądź samolotu, przy czym tutaj znowu jest bardzo fajna korelacja, bo jeżeli chodzi o podróże krajowe, to oczywiście zdecydowanym numerem jeden, jeżeli chodzi o środek transportu, jest samochód. Natomiast jeżeli chodzi o podróże zagraniczne, to tutaj mimo wszystko dość duże znaczenie ma transport lotniczy, szczególnie tak jak powiedziałem w przypadku właśnie wycieczek zagranicznych gdzieś tam na południe Europy. Natomiast powiedziałem, że najczęściej Polacy wybierają hotel, jeżeli chodzi o obiekty noclegowe, natomiast gdzie te hotele i gdzie te noclegi rezerwujemy? Głównie na portalach rezerwacyjnych online, w tym między innymi na tym dość popularnym powiedzmy booking.com. Natomiast przy wyborze zakwaterowania kierujemy się głównie dobrą lokalizacją i ocenami w sieci. No przede wszystkim dobra powiedzmy lokalizacja to jest tutaj zdecydowany numer jeden. No i teraz jeżeli decydujemy się już na wyjazdy zagraniczne, to najczęściej w przypadku wyjazdów zagranicznych jako wyżywienie wybieramy pakiet all inclusive, czyli z reguły wygląda to tak, że lecimy sobie na przykład na 8 dni do Hurgady, przeciętny Kowalski
płaci przez 8 dni, nie rusza się powiedzmy z hotelu i generalnie przez 8 dni korzysta ze wszystkich możliwych wygód w pakiecie tym tak zwanym powiedzmy all inclusive. No tutaj wydatki, ale to już o tym wam wspominałem, że generalnie ten pułap wydatków średnio, jeżeli chodzi o Polaków, to jest mniej więcej od 1000 do 4000 zł powiedzmy na podróż, tyle przeciętnie powiedzmy wydajemy. Natomiast co najczęściej robimy na wakacjach? No, spacerujemy, zwiedzamy zabytki, kąpiemy się w morzu i to są zdecydowane numer powiedzmy 1, 2, 3. Natomiast dalej Polacy lubią się też opalać, czy tam, nie wiem, wykonywać inne czynności. Trudno powiedzieć jakie. Natomiast jeżeli planujemy już spędzić urlop w mieście, to najchętniej chodzimy do kina, a potem ewentualnie na basen, do teatru, czy na jakiś koncert powiedzmy i tym podobne. Około 30% z nas podczas urlopu uprawia aktywnie powiedzmy sport i to jest też coraz popularniejsze, jeżeli chodzi akurat o turystykę w Polsce i sporo się pod tym względem zmieniło, szczególnie w okresie ostatnich powiedzmy nawet 30 lat. No i na koniec jeszcze najciekawsze zestawienie, mianowicie co robią kobiety przed urlopem z myślą o wyjeździe. Około 50% ankietowanych pań kupuje nowe ubrania. Dodatkowe ponad 30% robi manikir, pedikir, uprawia sporty, idzie do fryzjera i tak dalej. Co do panów, okazuje się, że połowa w zasadzie nie robi nic, natomiast jakaś 1/3 powiedzmy kupuje nowe ubrania i akcesoria, czyli no, dosyć fajnie i zabawnie to wygląda. Jeżeli chodzi o statystykę turystyki w Polsce i dzisiejszy temat, to byłoby to na tyle. Do usłyszenia.